Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym odpakować pewną specjalną rzecz, a mianowicie stare wydanie gry The Longest Journey, gry Najdłuższa Podróż. Jeżeli oglądacie mój kanał już od jakiegoś czasu, to być może obiło Wam się o uszy, że gra Najdłuższa Podróż, ogólnie saga Najdłuższa Podróż jest jedną z moich ulubionych serii gier w ogóle. Mam do tej gry ogromny sentyment, uwielbiam w nią grać i... mówiąc szczerze, zawsze bardzo mnie bolało, że moja jedyna fizyczna kopia tej gry pochodziła z magazynu Click. Tam się ukazała dosyć, bardzo dawno temu w tym momencie. Obecnie po zgubieniu tamtej fizycznej kopii jadę na kopii cyfrowej, którą kupiłam na GOG-u, która ma tą zaletę, że bez problemu działa z Windowsem 7, przy czym powiedzmy jej wartość kolekcjonerska jest żadna, w związku z tym przeogromnie, naprawdę ogromnie się cieszę, że udało mi się dorwać właśnie to stare wydanie jeszcze w naprawdę wyjątkowym stanie, bo w folii. Tak, to jeżeli ktoś się na tym powiedzmy choć trochę zna, może rozpoznać, że jest to ewidentnie wersja gry pochodząca ze wczesnych lat 00, kiedy jeszcze pakowano gry w takie przeogromne, dosyć mało ekonomiczne kartonowe pudełka. Muszę powiedzieć, że to pudełko jak na... Teraz odbijam się w folii. Że to pudełko jak na leżenie przez 10 lat albo i lepiej w, nie wiem, gdzieś tam w magazynie wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. O tak, nic nie widać, tak jest lepiej. Zresztą, mówię, ma trochę wgnieceń, folia jest trochę dziurawa, ale i tak za bardzo się cieszę, że udało mi się dograć właśnie w takim stanie, zanim żebym się mogła tym przyjmować. Dobra. Przeczytam to, co jest na pudełku, bo to może być w gruncie rzeczy ciekawe. Tak, oczywiście. The Longest Journey, Najdłuższa Podróż w roli April Ryan, Edyta Olszówka. Muszę przyznać, że bardzo lubię polską wersję językową tej gry, jest naprawdę bardzo dobra. Tam nie brakuje oczywiście okazjonalnego złego tłumaczenia czy kiepskiego aktorstwa, ale ogólnie wersja językowa jest bardzo dobra. Oczywiście wersję angielską językową też lubię. Edyta Olszówka naprawdę bardzo dobrze daje radę jako April Ryan, ale muszę powiedzieć jednak, że Sarah Hamilton też nie odwaliła wcale takiej złej roboty. Ona potem w Dreamfallu nie wypadła najlepiej, no ale to nie jest Dreamfall, także tutaj obejrzyjmy grzbiet pudełka, który jest bardzo, bardzo ładny, a tu z tej strony jest identyczny. Wobec tego popatrzmy tutaj z tyłu. Jedna z najlepszych gier przygodowych w niepowtarzalnej polskiej wersji językowej. Dobra, a co tu pisze? Jest wiek 23. Żyjesz w nowoczesnym świecie nauki i techniki, gdzie wszystkie wydarzenia są logiczne i naukowo wytłumaczalne. Wszystkie. Oprócz twoich niewiarygodnie plastycznych snów. Pewnej nocy uświadomasz sobie, że to coś więcej niż tylko senne mary. Odkrywasz, że twój świat, wbrew wszystkiemu, co wiesz, nie jest jedynym. Odkrywasz istnienie drugiej, zupełnie innej rzeczywistości. Postanawiasz zgłębić nowy wymiar kuszący swym pięknem marią i tajemniczością. A jednak poznajesz straszną prawdę. Odwieczny porządek obu światów jest zagrożony. Coś złego dzieje się na krawędzi obu rzeczywistości. I granica zaczyna się zacierać i przerażona stwierdzasz, że światom grozi zagłada. Nie wiesz, jak przeciwdziałać nadchodzącemu nieszczęściu, jednak postanawiasz zrobić wszystko, aby zapobiec katastrofie. Wyruszasz w podróż, najdłuższą podróż twojego życia. No, muszę przyznać, że bardzo ładnie jest to napisane. To są jeszcze screeny. Ojeju. Uwielbiam ten widok. To też uwielbiam. I to też. To nie tak bardzo. I to też nie. Ale ogólnie jest to bardzo, bardzo ładne. Tak, co tu mamy wypunktowane? Ponad 150 czy 130, to jest zadrapane. 150 niepowtarzalnych lokacji, 70 całkowicie odmiennych postaci oraz zbudowana pełna wątków pobocznych fabuła. No zgoda, to wszystko, jeżeli chodzi o lokacje, są piękne, postacie są bardzo ciekawe i fabuła jest genialna. To jest wszystko, jest prawda. Szczegółowa, trójwymiarowa grafika oraz artystyczne tło wyświetlane w wysokiej rozdzielczości. Okej, co do tej szczegółowej, trójwymiarowej grafiki, to powiedzmy w tych czasach już co do
można mieć różne pojęcie o szczegółowej, trójwymiarowej grafice. Ale no to ja się nie, broń Boże, nie czepiam. To jest naprawdę stara gra i ona była przepiękna jak na swoje czasy, naprawdę. Artystyczne tła wyświetlone w wysokiej rozdzielczości i one, tła są przepiękne. Uwielbiam tła w tej grze. No, oczywiście wysoka rozdzielczość to jak na stare czasy była naprawdę wysoka. Oszałamiający efekt kolorowego, dynamicznego oświetlenia oraz cieniowania generowane w czasie rzeczywistym, również bez akceleratora 3D. Okej, nigdy nie zwróciłam uwagi na oświetlenie w tej grze, prawdę mówiąc, cieniowanie. O, cieniowanie to zgoda, tam cienie się pojawiają, można je włączać i wyłączać kiedyś. Tak, nawet takie cienie były za dużą. Za bardzo obciążały niektóre komputery. Realistyczne animacje postaci poruszających się w sposób doskonale naturalny. No, nie do końca, ale bardzo lubię, jak się postacie ruszają w tej grze. Fajne mimo wszystko, fajne. Okej. Niepowtarzalna polska wersja językowa przygotowana przy udziale edytorszówki jako April Ryan. No to jak już wspomniałam, jak normalnie, powiedzmy, nie jestem jakąś specjalną fanką polskiej wersji językowych, z reguły wolę angielskie, to jednak tutaj mam ciężki orzech do zgryzienia za każdym razem, kiedy wybieram. Zastanawiam się, czy chciałabym zagrać po angielsku, czy po polsku, bo tak jak mówię, The Longest Journey jest naprawdę fajnie spolonizowana. The Longest Journey to gra, na którą czekałeś. Niepowtarzalnie piękna i wciągająca, zapewniająca niesamowite przeżycia. Wszystko zgoda. Dobra. Więc odpakowujemy. Nie posługuję się żadnymi narzędziami, bo tu folia i tak już ledwo coś się trzyma. Okej. Przepraszam za czyszczenie folii. Okej. Tu chyba jednak to będzie wersja dwupłytowa. Dwupłytowa? Tak, dwupłytowa. To jest jak śmiesznie zapakowane. Okej. I tu mamy instrukcję, taką niebogatą tą instrukcję. Dobra, ale przypatrzymy się płytom, a druk, powiedzmy, jeżeli chodzi o nalepki na płytach, to on jest taki jakiś niespecjalny w skali szarości, ale i tak, raju, ale to ładne. Czyli to nie jest premierowe wydanie. Premierowe wydanie było na czterech płytach. To tutaj jest takie... Znaczy, to tutaj jest na dwóch płytach. Powiedzmy właśnie... O, tak wyglądają by płyty. Po prostu różnią się tym, że na jednej pisze CD1, drugiej CD2. Druk naklejki właśnie na płycie jest w skali szarości. Wobec tego... nic specjalnego. Z drugiej strony, no, w tamtych czasach to, nie wiem, kolorowe drukowanie było drogie, czy jakoś tak? Nie wiem. Dobra, tu mamy taką instrukcję, co jest dosyć ciekawy format. Jeszcze się z instrukcją w takim formacie nie spotkałam, tylko pogniecie, ona jest źle ułożona. Prolog. Najdłuższa podróż, tak? Rozpoczęcie gry. Instalacja gry, uruchamianie gry. Sposób rozgrywki, pomoc techniczna. Sprawą taką ciekawe, czy by mi ktoś jeszcze pomógł z tą grą, gdybym tak do nich napisała. I tutaj. No, powiedzmy, instrukcja mało obszerna. Ale no, w momencie... O, tutaj ładne są te. Tak możemy popatrzeć na screeny, bo są serio ładne. Mało obszerna. Na pewno nie premierowa, bo widziałam, jak premierowa wygląda, nie wygląda w ten sposób. Ale i tak mówię, to, że mam... fizyczną kopię, tak jeszcze pudełko tak dołożymy, to sam fakt, że mam fizyczną kopię najdłuższej podróży jest dla mnie, że tak powiem, ogromnym osiągnięciem i nie będę narzekać. Bardzo fajnie, bardzo mega fajnie. Super, dobra, to tyle jest z unpackingu najdłuższej podróży, przy czym chciałabym Wam jeszcze się pochwalić, co mi się takiego retro udało dorwać. I od jakiegoś czasu... zbieram komiksy Tomb Raidera. Skupuję je na Allegro albo w antykwariatach i ogólnie wszędzie, gdzie się da. I oto jest właśnie kilka komiksów, które ostatnio udało mi się dorwać. Przy czym muszę przyznać, że ja kupiłam je z myślą o
czytaniu. One wszystkie, jak jeden mąż, przyszły właśnie w takich okładkach wskazujących na to, że należały do kolekcjonerów. Wobec tego muszę przyznać, że nie jestem pewna, ale chyba mam w rękach coś znacznie bardziej wartościowego niż, niż mi się wydaje. To jest właśnie jakieś Preview Edition? Monster Edition? Zastanawiam się od czego... widzicie, tu właśnie to musi być jakiś ekskluzyw, bo tu te litery Tomb Raider, ta Monster Edition jest jakaś, jest pozłacana. Bardzo bym chciała to przeczytać, przy czym... Mówię, to jest tak ładnie zapakowane, tak starannie... To w ogóle są strasznie stare rzeczy, to są... niektóre z tych komiksów mają obecnie grubo ponad 13 lat, co i wyglądają na zupełnie niezniszczone, zupełnie nieużywane, wobec tego tak jakoś głupio się czuję, że ja miałabym być tą, która by miała ten dobry stan popsuć. Naprawdę źle. Ale to przecież jest w ogóle niepognieciony, a to jest... To pisze, pisze tutaj w ogóle z tego roku to wszystko jest... No, to na przykład jest z 2001, czyli ma 12, prawie 13 lat w tym momencie. To jest 2002, czyli ma 11 lat w tym momencie. Tutaj nic nie pisze na tym, nic nie jest napisane. W każdym razie tak tego chciałam wam pokazać i może jeżeli ktoś, jakiś, że tak powiem, komiksiarz znajduje się wśród moich widzów, to mógłby mi doradzić, czy to lepiej tego faktycznie nie otwierać, bo to może być spora warte pewnego dnia właśnie. To mnie trochę myli, że ja nie kupiłam w tych komiksów wcale za tak drogo, powiedzmy jak na komiksy, to wcale nie była jakaś taka straszna, strasznie wysoka cena. Właśnie, czy jak chcę, to mogę to mogę to otworzyć i bez obaw przeczytać, czy też może wcale nie powinnam. Bardzo bym prosiła o radę, bo pewnie mówiąc nie wiem, co z tym zrobić, bo ja kupiłam te komiksy do czytania, ale właśnie przybyły w takiej bardzo zadbanej formie, to prawdę mówiąc zostałam trochę, skonfundowało mnie to trochę. Wobec tego no nie wiem, co z tym zrobić, także prosiłabym o radę. No i jeszcze tak na sam koniec chciałabym się wam pochwalić moim prezentem mikołajowym, który jednak dostałam bardzo późno w tym roku, bo dopiero jak wróciłam z Czech do domu i jest to Bioshock Infinite. Tak, jak już wspomniałam kilkakrotnie, Bioshocki mi się ogromnie spodobały, wobec tego dwa pierwsze Bioshocki, więc oczywiście nie było bata na to, żebym do Bioshocka Infinite się w pewnym momencie nie dorwała i otrzymałam go na prezent mikołajowy. Tak, udało się moim ofiarodawcom, mojemu Mikołajowi dorwać do wersji z Season Passem, z czego ogromnie się cieszę, bo on mi daje dostęp do DLC Burialat Sea, które się dzieje w Rapture, czyli ostatnio jednej z moich ulubionych lokacji w grach w ogóle. Z tego dodatkowo się cieszę. Znaczy, no to wiadomo, nie jest nic specjalnego. Zapewne większość z was posiada identyczną wersję, przy czym ja po prostu chciałam ją pokazać. Tylko sprawdzę, czy Season Pass nie leży na wierzchu. Nie, nie leży. Dobra, tu mamy instrukcję, która mi się ogromnie podoba, ponieważ jest kolorowa. To jest, się zdarza chyba trzeci raz, odkąd zbieram gry na... No, odkąd kupuję gry na PlayStation. Instrukcja do Skyrima jest kolorowa, i z czego mi się wydaje jeszcze do Little Big Planet też instrukcja jest kolorowa. Ta instrukcja wydaje się gruba, ale tak naprawdę ona jest po prostu w trzech językach. Ona jest po węgiersku, polsku i czesku bodajże. Tak, po czesku. Ale powiedzmy i tak duża pochwała właśnie za reklamę Artbooka. Coś mi się wydaje, że się do niego dorwę. Właśnie mamy Season Passa oraz tą... Jeszcze z tym się właśnie... Słyszałam o tym, ale jakoś w tym momencie jeszcze Bioshock niespecjalnie mnie interesował. Tutaj jest i alternatywna okładka, którą można sobie założyć, jeżeli komuś się ta okładka nie podoba. Mnie się nie podoba, że nie ma tutaj Elizabeth. Z drugiej strony tu też nie ma Elizabeth, ale jest w mega fajnym stylu.
wykonana, także sobie pomyślę, czy przypadkiem tego nie zmienić. Teraz włóż się i włóż się, tak. Także to jest mój prezent mikołajowy, z którego nie lubiłam unpackingu, bo nie było sensu. I tak, w ogóle nie wiedziałam, że ta gra ma feature'y na Move'a, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ponieważ no cóż, na Move'a jest bardzo mało gier, także może tutaj to jakoś fajnie wygląda. Dobra, w każdym razie to już będzie koniec mojego filmu, także w tym takim retro unpackingu, tak pomijając Bioshock Infinite, który generalnie jest grą o stylistyce retro. Tak. Udało mi się nabyć takie fajne rzeczy. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa!